Dodatkowe punkty przy rekrutacji do żłobków i przedszkoli oraz zniżki i ulgi w kilkunastu miejscach na terenie całego miasta. Tak w skrócie można opisać korzyści, jakie daje gorzowska karta mieszkańca. W okresie wakacyjnym cieszy się ona szczególnym zainteresowaniem, jednak wielu jej posiadaczy zapomina, że wydana raz nie jest ważna bezterminowo. To karta, która w zamyśle ma umożliwić mieszkańcom pozyskiwanie różnych zniżek na różne usługi, na bilety miesięczne MZK, na bilety w Suwiance, na różne zakupy w gorzowskich firmach. I tu właśnie jest ta druga strona medalu, że również firmy w tym momencie nasze gorzowskie pozyskują nowych, dodatkowych klientów. Mieszkańcy, którzy zechcą wyrobić sobie kartę, powinni zgłosić się do Urzędu Miasta. Żeby ją uzyskać, trzeba jednak spełniać konkretne warunki. Karta jest bezpłatna, jest ważna przez cały rok, wyrabiana jest w Urzędzie Miasta w specjalnym okienku. Należy pobrać numerek właśnie do tego specjalnego okienka. Warunkiem otrzymania karty są dwa warunki, czyli trzeba być mieszkańcem, trzeba mieć meldunek gorzowski i trzeba płacić podatki w Gorzowie, czyli przy wyrabianiu karty trzeba okazać PIT, który to potwierdzi. Tańsze bilety MZK, zniżki w centrach sportowych i atrakcjach turystycznych to główne powody, dla których karta cieszy się sporym zainteresowaniem. Podobną funkcję pełni również przeznaczona dla osób starszych karta seniora. Samych kart, gorzowskiej karty mieszkańca wydaliśmy prawie 20 tysięcy, czyli co piąty mieszkaniec miasta posiada tą kartę, a w zasadzie co czwarty można powiedzieć, ponieważ do tego 16 tysięcy kart seniora, posiadacze kart seniora równocześnie korzystają z uprawnień, które mają posiadacze karty, gorzowskiej karty mieszkańca. Więcej informacji oraz katalog zniżek przysługujących posiadaczom karty znaleźć można na stronie www.gorzów.pl w zakładce Karta Mieszkańca.